Z nami zawodnik, którego nie trzeba przedstawiać, Michał Pazdan. Michał, zderzenie z trzecią ligą. Może zderzenie z trzecią ligą, no ale tutaj to jak taki mecz, jeszcze takie mecze są najgorsze, bo gdzieś cały czas kontrolujemy spotkanie, mamy sytuację, no i po naszym rzucie rożnym strzelamy, tracimy bramkę, także tutaj sami sobie bramkę daliśmy strzelić, no ale no w takim wypadku, jakim my gramy, my musimy po prostu strzelić bramkę wcześniej, bo jakbyśmy, nie wiem, nie mieli sytuacji, ale mieliśmy po prostu jedną, drugą, trzecią, czwartą, gdzieś tam byliśmy blisko, no i trzeba to strzelić, no sorry, ale po to są takie sytuacje, że trzeba to strzelić, bo tak jak mówię, wszystkie mecze będą tak samo wyglądać. Tutaj jeśli chodzi o Wieczystą i tutaj trzeba strzelać po prostu. Tak jak powiedziałeś, te mecze wasze tak będą wyglądać, a twoja gra, pomimo że jesteś środkowym obrońcą, praktycznie będzie wyglądała jako rozgrywający. No tak, no z tego mieliśmy dużo sytuacji tutaj, gdzieś graliśmy z Denisem, dużo takich penetrujących podań podaliśmy, no to jest nasze zadanie tak naprawdę, no bo wszyscy się cofają i tutaj będzie 11 za nią piłki i tak jak mówię, i z tego musimy strzelać bramki, stwarzać sytuację. No i mieliśmy z tego, jakbyśmy po prostu nie mieli, to rozumiem, no to tutaj, nie wiem, Karpaty i tak szacunek za to, że chłopaki naprawdę walczyli ogromnie, każdą piłkę tutaj na sam koniec, wybijali takie ciężkie sytuacje gdzieś, nie wiem, też mieliśmy dwie z głowy tutaj, Kuba Bąk miał z 3 metrów, też trzeba czasami trochę szczęścia mieć. I, no i tak to jest, no. No nic, no zimny prysznic, jedziemy dalej, na pewno tutaj pomimo tej porażki tutaj nie będzie czegoś takiego, że gdzieś chowamy głowę w piasek, bo tak naprawdę gra nie wyglądała źle, tylko trzeba było po prostu skutecznie wykorzystać tę sytuację i nad tym trzeba popracować tak naprawdę i to jest najważniejsze w tej lidze, żeby ta skuteczność była. A jak oceniasz atmosferę, jaka spotkała was w Krośnie? Nie, no super, super, naprawdę. Tyle ludzi przyszło, naprawdę ten mecz, no też godzina 19, więc tak jak mówię, tutaj nie czuć było, że to jest gdzieś mecz z niższej ligi, tylko gdzieś taka atmosfera była bardzo fajna, więc szacunek tutaj za całą otoczkę spotkania, za kibiców, którzy przyszli. No i wydaje mi się, że też mecz był fajny, więc do oglądania, więc... No ale nic, no my musimy się na sobie skupić, no tutaj nie będę się tutaj rozwodził, życie no. Michał, dziękujemy i życzymy Ci wszystkiego dobrego i przede wszystkim dużo zdrowia. No tak, no zdrowia zdrowiem, ale tutaj, tak jak mówię, najważniejsze dla nas jak najszybciej obrać jakąś dobrą ścieżkę i tego przede wszystkim musimy sobie życzyć. Dzięki.